Ja chciałem się podzielić takim krótkim doświadectwem uzdrowienia takiego człowieka. Mamy takiego znajomego kolegę z Kasią, jak chodzimy do Netto. On tam nas obsługuje zawsze, rozmawiamy i tak dalej. Trochę już też rozmawialiśmy, tak się już trochę bliżej znamy. No ostatnio akurat przechodziliśmy, siedzi na tej kasie, tam biadoli, że już mu się coś tam w gardle robi, że już go coś tam ciśnie, że już jest chory. Ja mówię, pomodlić się o ciebie. A dziadzie, jak? Ja mówię, dobra, dawaj. Pomodliłem się o niego, wszystko, poszliśmy, cześć, do widzenia, to wszystko, nie? No i właśnie wczoraj właśnie wchodzimy, nie? Wchodzimy, a ten biegnie za nami w podskokach, ty, podbiega do nas. Tak, od ręki odeszło, nie? Także takie, z dnia codziennego uzdrowienie. Chciałem jeszcze też się podzielić takim świadectwem, że jakiś czas temu już były w planie ten projekt ogłoszeniu na tych warszawskich osiedlach. I ja też tutaj właśnie zobaczyłem, pamiętam jak Grzesiu był na konferencji, zobaczyłem u niego tą taką kolumienkę fajną, dość kosztowny wynalazek, ale bardzo mi się spodobał, no bo mobilny bardzo i jak najbardziej można się poruszać z głośnikiem, chodzić, głosić i to naprawdę usprawnia robotę wiele, wiele bardziej. No i postanowiłem, że ja będę też miał taki głośnik, że też sobie taki kupię, ale gdzieś w środku coś było we mnie takiego, że mnie jednak powstrzymywało przed kupieniem. I to nie to, że to jest spory wydatek, bo mogłem tą rzecz sobie od razu kupić, ale po prostu czekałem, nie? Czekałem. I całkiem niedawno przyszła do mnie osoba i powiedziała, że mi przeleje całe pieniądze na ten głośniczek i mam głośnik, jesteśmy już troszkę dalej z technologią, jeśli chodzi o ewangelizację. Amen.